Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Dzisiaj w poszukiwaniu za półproduktami do produkcji masek, do poszukiwania materiału polipropylonowego, jak i również masterbatch, udało się nawiązać kontakt ze znajomymi znajomych. Bardzo dużo maszyn do produkcji masek poszło w świat. W Polskę, w Europę, do USA. No i teraz chiński rząd uwolnił eksport materiału do produkcji tej włókniny, która jest używana do masek. Jest to bardzo popularny produkt właśnie teraz. Nawet nie z powodu wirusa, ale z powodu tego, że ogromna ilość masek, które są produkowane na świecie, potrzebuje materiału. Zdecydowali się, to znaczy chiński rząd zdecydował się sprzedawać półprodukty, pelety polipropylenu, jak i również innych materiałów sztucznych do produkcji takowych masek i włókien. Stąd też coraz większe zapotrzebowanie na ten produkt. Poszło też dużo maszyn, które służą do napylania włókniny służącej do robienia masek. I to jest właśnie fabryka. Bardzo prosty proces. Zbierają półprodukty, kupują właściciel tej fabryki, ta fabryczka kupuje półprodukty od producentów z branży chemicznej, olejowej, zarówno chińskiej, koreańskiej, amerykańskiej. No i wykonują własny miks we specjalnych piecach, w których to się wszystko gotuje, jest wszystko wypełniane. Następnie produkcja gotowego peletu wygląda tak, że jest ciągnięty sznurek, który jest chłodzony, który następnie jest doprowadzony do takiej łamliwej konsystencji. Następnie jest tam łamany w urządzeniu i suszony w tych dużych silosach, następnie pakowany do worków. Mają 6 linii produkcyjnych, dołożyli 2 linie produkcyjne. Nie są to najnowszej młodości, nie ostatniej młodości maszyny, ale szczególnie teraz jest duże zapotrzebowanie, więc fabryka wrze. W całej fabryce mają zatrudnionych około 50 osób, a poza półproduktami do maseczek również produkują materiał ABS, który służy do produkcji wszelkiego rodzaju plastików, jak do urządzeń elektronicznych, jak laptopy, telefony, wszelkiego rodzaju opaski na nadgarstki, wszelkiego rodzaju bagaże do podróży, walizki i również opakowania wszelkiego rodzaju wymagane w branżach, gdzie opakowanie jest bardzo ważne i wymagane są ścisła kontrola jakości, jak i również twardości tego materiału. Przyglądając się tej fabryce, nie jest ona atrakcyjna, wszak w dzisiejszej ekonomii, w dzisiejszym rynku jest to bardzo popularny produkt. Tego typu pelety są zakupywane w różnych rodzaju kombinacjach od różnych producentów, następnie są mieszane. Ciekawym jest, że tutaj jeszcze stare mieszarki Coperiona, podgrzewarki i silniki, które mają po 20-30 lat. Ta fabryka startowała 20 lat temu. Właścicielem jest wdowiec. Poznałem jego córkę. Dziewczyna dopiero wróciła z Seattle, skończyła MBA, studiowała w USA, robiła MBA w Seattle, a o dziwo undergrad robiła w mojej uczelni w Central State. Także dosyć ciekawa, interesująca historia. Zdążyliśmy znaleźć parę wspólnych tematów. Bardzo interesujące jej podejście do USA. Wciąż jednak wybrała powrót do domu, do ojca. Ojciec ją w gruncie rzeczy dosyć dobrze wychował, gdyż dziewczyna jest zainteresowana produkcją, prowadzeniem firmy po ojcu. Ojciec planuje już taką wcześniejszą emeryturę. Ojciec jest 60-latkiem i przekaże córce, córka w wieku 32 lat, bardzo miła, bardzo zainteresowana prowadzeniem tego typu firmy. Próbowała swojej kariery w USA, no ale obecna sytuacja zarówno społeczna, jak i polityczna nie sprzyja imigrantom w USA, także próbowała rozpocząć pracę. Jak zwykle obserwuję maszyny, obserwuję różnego rodzaju wskaźniki, komponenty, które używają w tych maszynach. Zawsze się przyda to na przyszłość. Jak widzicie, ta maszyna
I większość tych maszyn jest tak robionych, żeby produkcja działała, czyli to nie jest jakaś super zaawansowana technologicznie produkcja. Czasami sypy są podparte jakimś workiem, taśmą zaklejone, żeby po prostu spełniało warunki produkcji i cały czas to się kręciło. Jak zwykle na tych filmach widzicie, ludzie spokojnie podchodzą do pracy, spokojnie podchodzą do wykonywania swoich umiejętności. Oto jest właśnie przykład, jaki macie: modernizację wysokiej technologii, dwa połamane śrubokręty, które po prostu jakąś tam uszkodzoną rolkę powodują, że zrobili tak w ostatniej chwili, żeby nie wymieniać rolki, zrobili zbierak tam, co z jednej strony budzi uśmiech, z drugiej strony fantastyczna sprawa, że ludzie znajdują szybko sposoby wyjścia z problemów, szczególnie z problemów technicznych. Będą się przenosić do nowej lokalizacji, bo jak już widzicie, ta fabryka jest dosyć starym miejscem. Poza tym miasto im zaoferowało wykup działki i przeniesienie ich do dalszej podmiejskiej lokalizacji, gdzie będą mieli lepsze warunki, czy to do rozwoju, czy będą mieli przygotowaną fabrykę do lepszej kontroli, czy to chemicznych wyziewów, czy odpadów. Po rozmowie z tymi właścicielami wciąż mają wszystkie certyfikaty, są certyfikowani przez lokalne rządy, jak i wszelkie, jakby to powiedzieć, organy BHP, które na pewno by tego typu działalność nie przeszła, czy to w Europie, czy to w Ameryce. Nie znam warunków europejskich dobrze, ale w USA to jest nie do pomyślenia, żeby fabryka tak wyglądała. Ale najważniejsze jest to, że cel uświęca środki, czyli celem jest osiągnięcie sprzedaż produktu, no a te środki są takie, jakie widzicie. Produkują bardzo dużo tego i półproduktów mają bardzo dużo. Udało im się, w gruncie rzeczy dosyć ciekawa historia, bo zaraz przed wybuchem koronawirusa córka właściciela spotykała się z chłopakiem, który był sprzedawcą półproduktów i poprosił o pomoc, żeby zaparkować trochę towaru, żeby wykazać sprzedaż i ewentualnie odroczyć zakupy, ale żeby po prostu zaksięgować, że sprzedaż jest. Więc no, to był chłopak córki, więc ojciec poszedł na rękę, wziął ogromne ilości tego produktu, no i trafił w totolotka. Wirus zaraz wybuchł, jemu udało się kupić naprawdę po bardzo niskich cenach półprodukty i komponenty do produkcji non-woven, do masterbatcha, do produkcji masek i w tym momencie, z tego co rozmawialiśmy, to dla nich to była no, jak wygrana na loterii. To nie świadczy o tym, że oni spekulowali, po prostu łut szczęścia i wirus doprowadził do tego, że udało im się tak jakoś fuksem zatowarować ogromne ilości półproduktów. Zresztą jak widać tutaj na magazynie, obkupili się bardzo dużo ze spóźnioną spłatą. Także udało im się, no i stali się w gruncie rzeczy potentatami tutaj na rynku lokalnym, gdzie dostarczają, zaopatrują lokalnych producentów masek. Bardzo pozytywna, wesoła historia. No dodatkowo jeszcze warto zauważyć, że nie zawsze zdolności, umiejętności, kapitał, ale też łódź szczęścia powoduje, że zdobywa się, czy osiąga się sukcesy. Jak widzicie, półprodukty są różnej produkcji chińskiej, koreańskiej, LG, widziałem też worki z USA, także no, mają wszelkiego rodzaju komponenty do produkcji, no, czego żywnie się podoba, jeśli chodzi o produkcję plastików, począwszy od butelek PET, skończywszy na maseczkach, na kasetkach plastikowych, na sprzęt elektroniczny. Budzi to rzeczywiście podziw, ogromny rozmach tej produkcji. Właściciel powiedział, że pracują na trzy zmiany, teraz też jest takie duże zapotrzebowanie, no i dodatkowo doszedł do tego eksport. Eksport się otworzył teraz, także zyski, praca i w gruncie rzeczy wszystko, ta ekonomia napędza cały czas te koło tego biznesu i wszyscy są w gruncie rzeczy zadowoleni, ludzie mają pracę, właściciel realizuje zyski i jakoś to się kręci. Jestem bardzo mile zaskoczony tym, że właśnie mają takie podejście i mają dosyć bardzo dobre podejście do klienta, czyli wychodzą naprzeciw klientowi, jeśli chodzi o spłaty, jeśli chodzi o czas dostaw. Coraz więcej firm stara się brać na siebie koszta transportu ze względu na to, że są bardzo wysokie i wychodzą z dobrymi ofertami dla producentów. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj jakąś zrealizować, przygotować dosyć dobrą ofertę.
Właściwie to byłoby na tyle, tyle i na tyle. Krótki film. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Dziękuję bardzo.